No tak na dzień dzisiejszy, czyli 21 listopada, te dwa maluszki mają się dobrze tutaj w statku, tym takim z PMW i też tu jeszcze jakiś lotnik się dodatkowo z zieloną obrączką znalazł, ale nie widzę go teraz, więc to jest dobrze, a ktoś już czytał posta, no to niestety, ale Grusio 2 nie dał rady. Może miał zaatakowane już narządy wewnętrzne przy takim małym gołąbku. Zresztą przy każdym gołąbku, tak jak ja już z praktyki widzę, to wielka niewiadoma zawsze, czy się tutaj w tym statku wyjątkowo dużo maluszków. Na przykład tam koło mnie nie ma ani jednego, czy może dalej. Odfrunęły, bo piesek szedł, ale już teraz dalej nagrywam. Został jeden maluszek tutaj jeszcze wyżej. Młodziutkie te gołąbeczki widać, no niektóre to zupełne maleństwa. Dzisiaj mają tylko kaszę, dwa rodzaje i groch. Byłam, nie było słonecznika. Aha, no i pszenicę mają. I pszenicę. Na razie im to nic innego nie dałam. One w sumie codziennie są dokarmiane. Codziennie coś innego dostają, tak mniej... troszeczkę słonecznika, mam jeszcze trochę rzepaku, owies. No szkoda tamtego maluszka, z tamtych dwóch maluszków, tego jednego, tego Grusia 2, że no nie dał rady, no ale no niestety tak bywa. I tutaj, żeby te wesprzeć, żeby miały to witaminkę B przede wszystkim. Groch żółty też jest bardzo zdrowy, chociaż taki zapychający i może ciężko strawny, ale ja myślę, że on dłużej tam za to właśnie poleży w tym tobołku. A tak, musiałam na chwilkę jeszcze przerwać nagrywanie. No, chciałabym, żeby gołąbeczki tutaj miały jak najlepsze te witaminki właśnie z grupy B. Teraz taka pora ciężka dla gołąbków. No i one, wiadomo, że one pierwszy groch zjedzą, pszenicę, te większe ziarka, żeby się szybko pożywić. A później zostaje ta kasza drobna. Ale jak zostanie tego drobiazgu, to te malutkie gołąbeczki też mają wtedy co jeść. Ten maluch widać też dzielnie sobie radzi. I jeden i drugi tutaj. Sporo maluchów właśnie w tym statku. O, zapchał się i ten lotnik kochany też się zapchał. Mój Stipesem. To jest chyba ten Stipesem? Nie, to jest ten taki z ładnym oczkiem. One takie podobne mają nakrapiane te główeczki. No i tak z gołąbkami. Jedni wesprą, rzucą coś, jakieś ziarno w stworzeniu, no a drugi to nie pomoże człowiekowi, też nie pomoże, bo tutaj akurat nawiązałam temat, no bo to musiałam z panią w dyskusję wejść, aż nie chciałam tej dyskusji nagrywać. Trochę pozapychały się, ale woda jest mokro na dworzu, to sobie wypijam gąbki, jeszcze idę w drugie miejsce trochę nasypać. No i tak, dziękuję za takie wsparcie. Szkoda tego Grusia, malutkiego gołąbeczka. No tak, może to tak jemu poświęcę ten film właśnie. Zatytułuję. Może pamiętam o Grusiu, zawsze ilekroć tu zajrzę, no to będę sobie o Grusiu przypominać. Stworzenia są bardzo dzielne i takie twarde w sumie zwierzaki. Nieraz niewiele trzeba, żeby pomóc, żeby wesprzeć.